Halo, halo Mietku? Halo, halo Franku? Cześć, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym, a nie, witam was w FIFA 17, czyli pierwszym odcinku na moim kanale z nowej przygody właśnie z tą grą i mam nadzieję, że i wy dotrzymacie mi w niej towarzystwa. I jak na samym początku już widzicie, bez zbędnych gadania, nowe funkcje gry, nowe techniki ofensywne, przebudowanie stałych fragmentów. Tego wszystkiego dowiemy się na dzisiejszym odcinku. Już mam nadzieję, że zobaczymy to wszystko, jak to wygląda w praniu. Także przewijamy sobie do przodu. FIFA Ultimate Team to nowy tryb, który będzie na moim kanale od samego początku. Tryb już był w 16, ale za dużo go nie nagrałem. Tutaj zaczynamy od razu i mam nadzieję, że wam się spodoba. Tutaj mamy kolejny tryb. Droga do sławy, czyli nasz bohater Hunter będzie rozpoczynał swoją karierę w Manchesterze United i jak to dalej się potoczy, to zależy od was. I ja nie mam zamiaru raczej nagrywać tego trybu gry, ponieważ chcę, żeby każdy z was sobie w ten tryb gry zagrał, a nie oglądał go u mnie na kanale. Chyba że no naprawdę będziecie chcieli, ale ja raczej od tego odbiegam. Dlatego też przechodzimy sobie dalej, bo wiecie, ja będę chciał sobie to na pewno grać, dlatego te odcinki by musiały być chyba codziennie, jeśli bym miał to dla was nagrywać. Demo nie pozwala nam na za dużo, choć możemy już sobie zobaczyć ten przedsmak, który czeka nas już w FIFA 17. Ja niestety dzisiaj na głośnikach, więc też nie wiem, jak będzie słychać dźwięk, czy wszystko będzie ok, ponieważ pod słuchawki, gdy podłączam się, nie mam komentarza angielskiego, a chciałem go naprawdę słyszeć, bo pozwala poczuć tą FIFA w troszkę innym klimacie niż zawsze. Także no co, tutaj droga do sławy, tak jak powiedziałem, zostawiam sobie, nowych funkcji nie będziemy czytać, ponieważ wszystko to okaże się w praniu. Ja robię szybką konfigurację i widzimy się już w szybkim meczu. Okej, jesteśmy już po wszystkich zmianach. Jak sami wiecie, FIFA demo nie pozwala nam na to, na zapisanie wszystkich swoich konfiguracji w padzie, czy też poziomu rozgrywki. Dlatego ja wszystko sobie musiałem pozmieniać. No i co na sam początek, myślę, że będzie kilka odcinków z demówki. Nie będę chciał dużo, ale będę chciał chociaż wypróbować trzy zespoły. Będzie to na pewno w pierwszym meczu już Bayern Monachium. I teraz dobierzmy sobie jakiś zespół, z którym na pewno nie będę chciał grać. Ja nie będę chciał grać, bo będę chciał jeszcze przetestować prawdopodobnie Juventus, ponieważ bardzo mi się podobają tegoroczne transfery, oraz myślę, że może Real Madrid. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ponieważ boli mnie, że nie ma Borussii Dortmund. Borussii Dortmund, w której to właśnie na początku FIFA mamy Royce'a i mamy ten stadion Signal Iduna Park. Także no, Borussia Dortmund w tym roku przewodzi, ale no niestety nie wiem, czemu nie dodali ich. Może to taki przedsmak właśnie. Mamy tutaj oczywiście Bayern Monachium, naszego Roberta Lewandowskiego. I tutaj myślę, że z Manchesterem City mogą spokojnie się złączyć, ponieważ ciągle grają w Lidze Mistrzów i te mecze są naprawdę fascynujące. Tutaj już miałem wszystko porobione, a jedynie co możemy sobie zmienić w ustawieniach, to chcę, żebyśmy mieli na pewno dzień i to jest pochmurno. Nie, ja chcę, żebyśmy mieli bezchmurnie. Teraz na pewno zarządzanie zespołem. No, powiem wam, że jest się czym pochwalić, ponieważ no trzech Polaków powyżej 8, nie, więcej mamy Polaków, ale trzech najlepszych Polaków to Robert Lewandowski o overall 90, chyba żaden inny wcześniej Polak nie miał takiego overalla w FIFA. My na pewno zmieniamy sobie teraz formację. Następnie mamy Krychowiaka, który prawdopodobnie chyba posiada, z tego co pamiętam, 85, oraz mamy jeszcze Glika 82. Jest się czym pochwalić, nie powiem. Tutaj muszę zrobić na szybko zmiany, poczekajcie chwilkę. Wybierzemy najlepszych zawodników, którymi zawsze grałem i którymi najlepiej mi się grało. Oczywiście nie może zabraknąć tutaj Arturo Vidala, Coman, Thiago Costa, Riberia, Laba, Hummels, Boateng, Lam. Ok, tu wszystko będzie ok. Na pewno jeszcze przenosimy sobie za Rafinie Robena, który później wejdzie, zastąpi Thiago. Ok, tutaj chyba większych ról i wytycznych nie musimy robić, ponieważ to są dopiero pierwsze mecze. To trzeba wszystko sobie rozkminić, co i jak. Zarządzanie zespołami, kontrolę, wszystko jest już, powinno być na swoim miejscu. Także co, kochani, lecimy z tym. Ciężko, ciężko, naprawdę jestem mega, jakby to powiedzieć, zafascynowany tą grą, ponieważ no już na samą demówkę nie wiem, czemu nie mogę podbicia na lobu zrobić. No ale nie będziemy teraz tego rozkminiać. Może jeszcze źle mam ustawionego tego pada, nie wiem do końca, nie wiem też, czy mam na pewno dobrze ustawione wszystko, ponieważ nie mam ściągniętego programu, którym zawsze ustawiałem sobie FIFA 16, FIFA 15, tego oto pada. Do FIFA 17 jeszcze nie mogę tego zrobić, dlatego też dzisiaj jeszcze będziemy bez zwodów. Jak widzimy,
twarze zawodników, wszystko jest dopięte na ostatni guzik i jest mega wykonane. Powiem wam, że to jest połączenie FIFA z Pro Evolution Soccer. Naprawdę teraz fizykę gry i grafikę można powiedzieć, że troszkę jakby im zajumali. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ w PES-ie podobała mi się grafika, jak i fizyka, tylko niektóre wykończenie akcji nie było aż tak piękne jak FIFA. Tutaj widzieliśmy Pepa Guardiolę. No i teraz trenerzy będą pokazani. Na pewno dużo trenerów angielskich jest, ale teraz i widzimy czołowych trenerów, tak jak ten niemiecki. Tutaj rozstawienie naszego składu. No podoba mi się strasznie ten komentator angielski. Adam namawia mnie na polskiego cały czas, ponieważ ma być zmieniony ten komentarz, troszeczkę ma być ożywiony. Choć Szpakowskiego już się chyba bardziej nie da ożywić, ale Laskowski będzie chyba bardziej się wtrącał, że tak powiem, do tych rozmów i ma ten komentarz o wiele lepiej wyglądać, ale zawsze angielski komentarz bardziej mi się podobał. Ponieważ no było życie w tym komentarzu i zawsze mi się podobało to granie. I nie wiem, zobaczymy, pomyślimy, jak demówka mi się spisze z tym komentarzem. No i co, bez zbędnego gadania, czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. Załączamy pressing. Może być, gwizdek jest. Rozpoczynamy i lecimy sobie. Mam nadzieję, że teraz FIFA wam się spodoba, ponieważ ja będę na pewno dużo grał w FIFA, będę dużo nagrywał i chciałbym, żeby chociaż po te 1000 łapek było. Wiem, że to dużo, bo nie ma aż tylu widzów, którzy oglądają FIFA, ale będę chciał, abyście właśnie troszeczkę ożywili ten kanał z FIFA, ponieważ jest to moja jedna z bardziej ulubionych gier i naprawdę bardzo fajnie się ją nagrywa. Niestety bez zwodu będę musiał troszeczkę się dzisiaj tutaj natrudzić, ale dobra, zaraz pierwsze dośrodkowanie i Robert Lewandowski może już wykorzystać pierwszą sytuację podbramkową. No to co robi Robert w tym roku? Powiem tylko tyle, tak, nie wiedziałem jak to nazwać, ale w 5 meczach 10 bramek, tak? Nie wiem, dobrze mówię? Nie, chyba 9, ale 2 hat-triki na samym początku, no i teraz w każdym meczu dokłada tą jakże ważną bramkę, a tutaj już mamy jeden ze stałych fragmentów, który został zmieniony w FIFA 17 i powiem wam, że trzeba się go nauczyć, ale ja mniej więcej już sobie wykorzystuję go i dochodzę do tych sytuacji właśnie bramkowych, gdzie wcześniej ja w 16 sami widzieliście, nie dawałem sobie z tym w ogóle rady, czy wyjdzie Manuel Neuer. Nie wyszedł, co bardzo mnie zdziwiło, ale tutaj podanie do Lama. Lam, ważne, że jest w tym klubie jeszcze, z reprezentacji zrezygnował, ale no tutaj nie widzę żadnego dobrego prawego obrońcy jeszcze, jak na, kurczę, Bayern Monachium. Szkoda, że tutaj się nie udało. Dzisiaj ten mecz to będzie pewnie taka lama ze mnie, wam powiem, bo ja będę chciał bardzo dużo porozmawiać na temat tej FIFA. Czekajcie, ja na pewno jeszcze muszę sobie zmienić coś w kontrolerze, ponieważ nie mam dostosuj sterowanie. Zaraz wam powiem, co mam źle. Kontrola tej modyfikator sprint, kontrola tempa. Mam tu wszystko popisane, bo wiecie, wczoraj już poustawiałem sobie. No wszystko, kontrola tempa, sprint, powinno być wszystko ok. Teraz tylko pressing, nie. To tutaj jeszcze modyfikator, wystawienie się, w którym było zmiana naszego piłkarza. Aha, dobra, już widzę. Tutaj mam źle na odwrót. Na tej mojej karteczce wszystko popisane i dopiero przed chwilą się skapnąłem, o co chodzi. Teraz już powinno być ok i zmiana zawodników jest już na ustawione tak, jak jestem przyzwyczajony. No tutaj dwóch wielkich napastników, można powiedzieć, że się spotkało. Aguero, który no zależy jak zaświeci w tej angielskiej lidze. No a tutaj Robert Lewandowski jest mega systematyczny, że tak powiem. I naprawdę w tym roku ta forma to chyba, no, jego będzie szczytowanie, że tak powiem, bo no już być królem strzelców jak na razie. A nie, przepraszam, jest jeszcze jakiś młodziutki z Bayernu Leverkusen, chyba się nie mylę, który może no też tam chyba w 4 meczach czy w 3 też ma sporo bramek, już 4 i będzie równał się z Robertem, bo na razie Aubameyang jakoś tam nie błyszczy, że tak powiem. No na pewno to jeszcze Borussia teraz troszeczkę stawia na Ligę Mistrzów, co można zobaczyć było w wczorajszym meczu do 17 minuty, bo później to już nie było po co im grać, a i tak bramki wpadały. No to co Borussia zrobiła, żałuję, że nie pojechaliśmy, ale nie pojechaliśmy z racji tego, że to po prostu kibice Legii. Nie wiem, czy widzieliście już materiały, jak oni się zachowywali po prostu. No to i może dobrze, że nasze polskie zespoły nie grają w Lidze Mistrzów, bo po prostu na to nie zasługują, bo to co nasi kibice wyprawiają, znaczy kibole, bo kibice, którzy potrafią się zachować, to i widziałem, kibicowali do końca, mimo że drużyna przegrywa, ale to co kibole robią, to jest po prostu porażka, nie ma w żadnych innych krajach tak jak u nas.
I ja się cieszę, że może i nasi nie trafiają raz na 20 lat do Ligi Mistrzów, później dostaną ostre baty i nudzi im się to granie już w tej Lidze Mistrzów na dobre następne 20 lat. I tutaj zobaczymy sobie Finezję. Aj, niestety nie było to dokładne uderzenie, ale powiem wam, że no tak, te rzuty rożne są zmienione, to jest naprawdę na duży plus, ponieważ myślę, że jeżeli się człowiek ogarnie to do końca, to będzie można naprawdę coś z tego zrobić. Najgorsze moim zdaniem, co na razie jest, to rzuty karne i nie wiem, czy wy to zdążycie zobaczyć, ponieważ wczoraj udało mi się doprowadzić do rzutów karnych, zobaczyłem to, to była totalna porażka. Adam też jest tak zawiedzony tym, że ponieważ przez długi czas jeszcze rozkminialiśmy w 15, bo nie było widać żadnych strzałek ani nic w tym stylu. Strzał z daleka. Tutaj jeszcze zdążymy rozegrać, a niestety Costa nie wskoczył i dośrodkowanie, dobre dośrodkowanie, Robert Lewandowski nie doskakuje do tej piłki. No ale w tej FIFA też po prostu popsuli to. Czekam na wasze komentarze i jak wam się podoba. Ale tutaj, kurczę, nie wiedziałem, że Robert Lewandowski tak przejdzie tu. I niestety nie spodziewałem się, że wejdziemy w to pole karne i bym od razu wcześniej uderzył, a tak to jeszcze jedno wypuszczenie piłki. Oczywiście FIFA demo do pobrania na Originie, kto nie ma, zapraszam do rejestracji i pobierania. 7 giga powinno wam się szybko pobrać, naprawdę taki przesmak, każdy będzie wiedział, czy kupić tą grę, czy też nie. Ja na pewno ją kupię, ponieważ widzę dużą zmianę pomiędzy FIFA 16 a FIFA 17, co mi się bardzo podoba i jest to na duży plus. No mówię, rzuty karne, no fakt, że teraz będzie pewnie ciężko o rzut karny w normalnym meczu, ponieważ wszystkie te tak zwane faule, wymuszenia zostały pozmieniane. Ja, Dasia, pamiętam, to co chwilę był jakiś faul. Wczoraj na chyba 4 czy 5 meczów był tylko jeden faul z komputerem nawet samym, o którym właśnie zaraz za chwilkę porozmawiamy, dlatego też mi niech tu lecą te cutscenki, że tak powiem. I jeśli chodzi właśnie o faule, to jest bardzo ciężko, to może nie będzie tych karnych dużo, a jeżeli będą, to będę na pewno je bardzo ciężko miał do wykorzystać. Także no to jest jedyny minus. Następny plus, jaki jest zmieniony, to rzuty z autu. Można się przesunąć o metr w lewo, w prawo i wyrzucić tą piłkę, także jest to, powiem wam tak, bardziej realistycznie. No a jeśli chodzi teraz o komputer, to naprawdę powiem wam, że zrobili bardzo duży przełom. Ja gram dzisiaj na zawodowcu, tak jak grałem przez większość FIFA 16, później zmieniałem na legenda, na klasę światową, przepraszam, bo komputer no już po prostu nic nie robił, i nawet powiem wam, że na tym legendarnym klasie światowej, Boże, co mi się myli cały czas, grał jako grał. No ale tutaj na zawodowcu gra z pierwszej piłki, wjazd w pole karne, uderzenia fenomenalne, powiem wam. Teraz będzie można naprawdę pograć sobie tym Hunterem bardzo dużo, ponieważ ta gra nie będzie się nudzić, bo komputer nie jest tak łatwy do przejścia, co będziecie widzieli na pewno już za chwilkę. Dużo fajnych, realnych zachowań, na przykład wczoraj został mój uderzony piłką, złapał się w ogóle za głowę. Jestem ciekawy, jak po uderzeniu w brzuch, co się dzieje, ale już widać te naprawdę zmiany. I tu zdążę wypuścić, piękne wypuszczenie. Thiago Alcantara, nie ma nikogo w polu karnym. Tutaj Robert Lewandowski zamyka, ale to już mówię, taki szczupaczek troszkę wyciągnięty, ponieważ nie nadążał za tą piłką. Ale mamy jednak rzut rożny. I tutaj będzie dobre dośrodkowanie na 7-8 metr gdzieś. No i widzicie, ja kończę wreszcie strzałami te rzuty rożne, co właśnie mi się podoba. Z Adamem nie mogłem tego nigdy wykończyć. I tutaj znów będzie na okolice drugiego słupka, no tutaj De Gea wyjmuje, zdążymy zagrać i Vidal ma dobre strzały z daleka. Huknij, aj, tutaj niestety wyciągnięty troszeczkę. Co było spalone, czy też ręka, bo rękę włączyłem. Nasri za Sané wchodzi. Aha, czyli mamy jednak rzut wolny i to mi się właśnie podoba, bo rzuty wolne zostały zmienione, a już wam mówię, co mianowicie zostało w nich zmienione. Czekajcie, tylko bym chciał wykonać sobie. Cały czas mamy pozycję po strzale, tą kamerę, którą strzelamy, wiecie, tak fajnie to widać, ponieważ ta piłka się wkręca, a kiedyś w FIFA było tak, że od razu nam się przyłączało na tą kamerkę z daleka i dokładnie widzieliśmy, czy ona spadła metr od słupka, czy 2 metry, czy uderzyła nawet do niego. Zahaczyła, powiem, bo uderzyła, to byśmy to słyszeli. I to zobaczcie, komputer pcha się wreszcie w to pole karne, nie boi się driblingów sam na sam, no i klepa. No tutaj jeszcze nie załączyło im się jeden na jeden, ale powiem wam, co oni robią czasami. To jest po prostu głowa mała.
tutaj niestety wyczekał za długo i zgranie na skrzydło Arturo Vidal, czy będzie dośrodkowanie, jest na drugi słupek, tutaj niestety nie domknął. Powiem wam, współpraca między Miller, Lewandowski, Lewandowski, Miller, świetnie wykonana w FIFA 17, powiem wam, pomiędzy nimi podania widać, że tak jakby było o 2 do przodu, o 2-3 overale. Naprawdę, powiem wam, świetnie to wygląda, grałem sobie już, chyba to jest mój 5. mecz Bayernem, Monachium, o, tutaj to przejście właśnie. Trzeba sobie też uważać i zagramy tą klepę, tak, zagraliśmy, kurczę, nie tutaj ta finezja, myślałem, że zostanie wysunięta do tyłu. No ciekawe, czy nie będziemy mieli rzutów karnych nawet i w tym meczu, zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże, wtedy nawet już bym nie grał do grywki, tylko pokazał wam, jak lamy w te rzuty karne, na pewno po jakimś czasie, gdy to rozkminię sobie. Aj. Arturo Vidal. I tutaj jeszcze Ribery zdąży. Czy będzie dośrodkowanie? Robert Lewandowski nie zamknie tego znów. No Robert, widzimy, szuka go ta piłka. Tutaj złe podanie, finezja. No trzeba się przyzwyczaić do niektórych podań, bo w FIFA było tak, że nie podało się we wcześniejszych aktualizacjach. Tam ta piłka nam poleciała. Tutaj troszeczkę zmuliłem, mówię, brakuje mi strasznie zwodów, już nie mam wtedy tej kontroli piłki takiej, bo tutaj gdy nie mam tych zwodów, to też nie mam niektórych zagrań takich. Bardzo fajne dośrodkowanie, centry naprawdę są teraz o wiele bardziej poprawione. Wcześniej, gdy dośrodkowaliśmy przed pola karnego i musieliśmy naprawdę natrudzić, żeby ta piłka napadła, on dośrodkowywał albo przed siebie, albo gdzieś tak totalnie na bok, że nas padała przed pole karne. Teraz te centry idą gdzieś na około 7 metr, gdzie bramkarz nie wyjdzie, a mamy szansę do wykończenia główką. Także mówię, jest wiele zmian, które na pewno w FIFA będziemy odkrywać przez bardzo, bardzo długi czas. A ja już wam mówię, że na pewno tak, jedna będzie seria z Ultimate Team i zaczniemy od razu wszystko sobie od początku. Dobra piłka do Kosty, Kosta teraz. On ma bardzo dobrą lewą nogę. Robert Lewandowski, obróć się, super, Robert Lewandowski nam leży w polu karnym, tutaj na drugi słupek nikt nie wykończy niestety. I co będzie, czy ktoś wybije, tak, wybiją, my od razu robimy zmianę, Robert Lewandowski, kontuzja. Ej, nie wiem co mam z nim zrobić teraz, chyba się podnosi, mam nadzieję, że rozchodzi jak nie złamanie. Czekajcie, będzie grał, będzie żył. My nie czekając sobie na dogrywkę, zmieniamy. Ta wczorajsza zmiana naprawdę przyniosła efekt, bramka Robena w doliczonym czasie gry i ominęła mnie jedna z dogrywek. Ashley Coman na pewno sobie wejdzie. Joshua Kimmich, myślę, że bardzo dobre mecze, ostatnio 2 mecze, 3 bramki. No jak na najpierw środkowego obrońca, teraz środkowego pomocnika, daję sobie radę. Czekajcie, muszę rozkminić, ponieważ inaczej mam teraz bez przestawienia pada wchodzenie i wychodzenie. Dobra, zmiany wchodzą, zobaczymy jak to wygląda, czy coś zostało poprawione. Widziałem właśnie czasami po jakimś tam szale reakcje trenerów, naprawdę fajnie to jest dodane, fajnie to teraz wszystko wygląda, oczywiście tutaj kibice. Arjen Robben już wchodzi w pole karne, dośrodkowanie na długi słupek, aj, niestety nie wyszło. Jak widzimy tutaj Hart nie dość pewny, kolejną piłkę, którą tam wybija piąstkując, nie łapie tej piłki. Teraz dobra piłka, super piłka naprawdę przyszła i Robert Lewandowski będzie kończył niestety. To uderzenie głową nie było aż tak precyzyjne i mocne z racji, że dwóch obrońców było przy nim. Następna seria to będzie na pewno jakaś seria z Adamem i to będzie prawdopodobnie zostanie menadżerem Borussii Dortmund, w sensie takim, że tak jak u Adasia jest seria, że Adaś gra sobie Manchesterem United, te realne tak jakby mecze bierze, z kim gra Manchester w lidze. I teraz super wyjście Roberta Lewandowskiego, troszkę z daleka musiałem strzelać, ponieważ już obrońcy byli przy mnie, ale dobre wykończenie. Szkoda, że nie zabrał się tak jak w ostatnim meczu, tu troszeczkę, oj, powiem wam, że troszkę lżej i nawet by to siadło z daleka. Wczoraj no tak najdalsza bramka, którą strzeliłem, to był gdzieś 35 metr, no to naprawdę siadło. A grałem przeciwko Realowi, nie byle komu. Casilla nie wyciągnął tego. Ale to zobaczymy sobie w następnych meczach, kto z kim będzie grał. A teraz my mamy dogrywkę i chyba bierzemy sobie rzuty karne, bo już 21 minut. I w następnych odcinkach porozmawiamy sobie na temat jeszcze chyba następnych serii, bo mówię, ta następna będzie z Borussii i jeszcze jakaś będzie wymyślona przez was. Zobaczymy, czy to będzie
Jakiś na przykład od czasu do czasu draft, czy też coś z Adamem będzie, jakaś gra w ciemno, coś w tym stylu będziemy myśleć, także około 3 serii będzie na kanale i będę chciał, żeby w tygodniu chociaż po jednej się pojawiła, czyli 3 odcinki z FIFA tygodniowo. Złota bramka, rzuty karne. Rzuty karne od razu sobie weźmy i tutaj tak Arturo Vidal, myślę, że na pierwszy taki sygnał musi dać nam... nie, Roberta nie damy z racji tego, że ja boję się, że pierwszego nie trafię, drugi mogę trafić już, bo troszkę coś tam sobie rozkmini jak to wczoraj. O, mamy Millera, Miller może dać nam taki sygnał i tutaj jeszcze Arturo Vidal w razie by się to nie skończyło na 5 karnych. Może być, możemy zaczynać i zobaczycie zaraz, kochani, na czym to polega. W ogóle nie wiem, to nam samo losuje, gdzie, co, jak biegniemy. W trakcie biegu musimy to, to przygotowywać. Zaraz zobaczycie. Trafiłem to wreszcie, nie wiem, po prostu jak on biegnie, my musimy tą strzałką góra-dół robić. Tutaj te obrony bramkarza nie są chyba... O Jezu, nie rzuciłem się w ogóle, ponieważ nie mam tego kontrolera tamtego. Ja pierdzielę, ja mu strzelam w prawo, ten nagle w lewo robi, nie? Ej. Szkoda, no nie mogę się rzucać, dlatego też, no, nic z tego nie wyjdzie. No co jest z tymi słupkami, widzicie? No to jest taka lama, nie? Już powiem wam, że naprawdę przyzwyczaiłem się... Jest, dobrze, zostałem chociaż w środku. I tak nic nie mogę zrobić. Nie wiem, w ostatniej chwili mi samo na środek wskoczyło, nie? Czy dałoby się obronić? Nie obronię tych karnych. Ostatnia moja szansa. Ashley Coman. Czemu nie miałem strzałki pokazanej? Sami to widzieliście właśnie. No i to są takie niedopracowania, co bardzo zniesmaczyło mnie właśnie do rzutów karnych i do wykonywania ich. No ale co, ważne, że reszta FIFA jest na plus, także co, ja czekam na wasze komentarze, czekam na wasze łapki. Mam nadzieję, że ta seria się wam spodoba. Jeśli będziemy grali sobie Ultimate'a, prawdopodobnie 3 mecze wycinane, najlepsze sytuacje, coś będę myślał tak, by to dla was były te serie i wam się to podobało. Ja będę na pewno to nagrywał. Także możecie się przygotować i jedynie prezent, jaki możecie mi zrobić, to oglądać tę serię, może wam się spodoba. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, z FIFA widzimy się pewnie za jakieś 2-3 dni, także co, na razie, trzymajcie się, cześć!